Witam serdecznie na kanale Dziany Robol, na kanale, który zajmuje się pieniążkami, finansami. Nie będziemy tutaj używali żadnego ekonomicznego bełkotu. Zajmujemy się głównie finansami w prosty, zrozumiały polski język. Także zapraszam. A dzisiejszy odcinek, odcinek piąty, jest głównie przeznaczony troszeczkę dla węższej grupy. Będą to ludzie mieszkający w Anglii, pracujący w Anglii. No i są to, powiedzmy, osoby, które zaciągnęły jakieś tam, powiedzmy, kredyty, zadłużenie, karty kredytowe, ogólnie mają jakieś długi i może być na przykład sytuacja, że nie są w stanie ich teraz spłacić, bądź te wszystkie minimalne płaty, opłaty, raty są tak wysokie, że teraz nie wiedzą, co mają zrobić, czy mają zapłacić rachunek za gaz, za wodę, czy mam zatankować auto, czy może mam kupić jedzenie, co mam zrobić, ludzie, pomocy. No i tutaj będzie pomoc, będę chciał Wam tutaj pokazać przez ten cały odcinek, jakie macie ewentualnie możliwości. Musimy pamiętać o tym, że każdego sprawa będzie na pewno traktowana indywidualnie. I co najważniejsze, nie ma znaczenia, czy jesteś bardzo dobry w angielskim, czy ten język masz średnio zaawansowany, czy na jakiejś bazie podstawowej, bo jak wytrwacie do końca odcinka, to dowiecie się, że dla każdego coś się znajdzie. Jeśli ktoś się czuje naprawdę mocno z angielskim, to może startować w różne miejsca, gdzie są anglojęzyczne, żeby szukać pomocy. A ci, co nie radzą sobie za bardzo z angielskim, bo na przykład nie potrzebują tego, bo prowadzą swoje życie na zasadzie, że to, jak znają angielski, starcza na tyle, na ile sobie żyją, więc to jest ok, bo my tu nikogo nie oceniamy. W każdym razie te osoby, które mają troszeczkę słabszy angielski, to jest szansa, jest światełko w tunelu, bo są miejsca polskojęzyczne, które też zajmują się pomocą na terenie Anglii, a więc zapraszam. Najpierw pokrótce weźmiemy tutaj, wypunktujemy sobie wszystkie możliwości, jakie macie. Podczas tego, jak będę się wypowiadał, to od razu gdzieś tutaj się będą pojawiały informacje. Na spokojnie będziecie mogli sobie ewentualnie szybko zanotować, jeśli ktoś jest bardziej ciekawy i chce bardziej zajrzeć w schemat. Także na podstawie tego będziecie mogli sobie na spokojnie próbować dopasować, czy Wasza sytuacja będzie adekwatna, pasowała. Chociaż też trzeba pamiętać o tym, że jak będziecie bezpośrednio się kontaktować, to tam jest rzesza mądrych ludzi, która Was spokojnie, na spokojnie poprowadzi. Pod koniec tam podam nazwę firm, które się zajmują. Czy to będzie odznaczone, które firmy są, czy tam miejsca są anglojęzyczne, które są polsko też języczne, ale właśnie działające na terenie Anglii. Także tam będziecie mogli sobie na spokojnie zanotować, ponotować sprawy, zapauzować wideo i spisać informacje. Pokrótce tylko powiem tak, system tam jest taki, że gdziekolwiek jak będziecie się zgłaszali, to prawdopodobnie mail, jakiś ewentualnie SMS-y, czy jakieś inne tego rodzaju rzeczy, czy tam jest na przykład wniosek, że coś wypełniacie, na spokojnie wpisujecie swoje dane, ktoś później do Was ewentualnie oddzwoni, czy ewentualnie weźmie Wam odpisze, żeby się umówić z Wami na jakąś daną godzinę i dany dzień, żeby na spokojnie porozmawiać. Najważniejsze, żebyście postawili pierwszy krok. Postawicie pierwszy krok, machina zacznie działać, a później wszystko już na spokojnie będzie się samo kręciło. Także głowa do góry, czapki z głów i będzie dobrze. Pierwszy etap, w jaki możecie uderzyć, oczywiście jak ktoś chce, to jest Debt Consolidation Loan, czyli to jest po prostu taki typowy kredyt konsolidacyjny, o który możecie na przykład, jeżeli ktoś jest bardzo dobrze języczny, angielski, że pójdzie do banku i może spróbować w banku takie rzeczy załatwić. Na drugim stopniu też pamiętajcie, że możecie nie bezpośrednio w budynkach, na internecie też można wygooglować, wejść w Google, w wyszukiwarkę wpisać Debt Consolidations i tam na pewno powyskakuje miliardy różnych rzeczy i tam możecie też próbować kombinować. No, na jakiej zasadzie to jest? To jest dosyć prosta zasada, jeśli chodzi o taki typowy kredyt konsolidacyjny. Wiadomo, wszystkie długi zostaną zrzucone do jednego wora, to będzie jakaś jedna tam rata. Z reguły może się okazać, że ta rata będzie dużo mniejsza, no bo wtedy odpadają karty kredytowe, a wiadomo, że karty kredytowe mają największe naliczone te interest rates na zasadzie tych wszystkich odsetek, nie odsetek, bo to wszystko jest w skali rocznej liczone, do tego na bardzo wysokim procencie. Także to jest jedna z pierwszych opcji, którą byście mogli zapukać do drzwi i zastukać. Jedyne tylko, co trzeba będzie pomyśleć o tym, jeżeli mamy już jakiś dług i bierzemy
kredyt konsolidacyjny, no to od kwoty, którą potrzebujemy, do tej kwoty będzie dołożony jakiś procent, no bo bank musi na czymś zarobić, czy ewentualnie jest, jeżeli jest to jakiś budynek, który zajmuje się pożyczaniem pieniędzy. Także o tym też trzeba pamiętać. Więc prawdopodobnie tam proces będzie typowo przebiegał jak przy normalnej pożyczce, z tym, że oprocentowanie może być może troszeczkę większe, z tego tytułu, że jest to no, dług na to, żeby spłacić długi, więc z tym też by trzeba było się liczyć. Następny w arsenale jest DMP, czyli DMP, co oznacza Debt Management Plan, czyli to jest takie typowe zarządzanie długami. I z czym to się teraz je? Jedyny minus, jaki może występować w DMP, to jest to, że wszelkiego rodzaju jakichkolwiek tam powiedzmy umowach, które nie są wiążącymi z dwoma stronami, nie są formalnymi, to może być zawsze powiedzmy skasowane w danym momencie i mogą stwierdzić, że oni jednak nie chcą tego robić, że to nie jest dla nich opłacalne, może będzie dla Was to opłacalne, ale dla nich to nie będzie opłacalne, więc tutaj też trzeba brać pod uwagę, często i gęsto starają się rozbijać te raty na jakieś potężnie długie okresy, gdzie się zaczyna taka typowa lasagna, typowy serek, który się ciągnie i nie chce się urwać, więc no, jest parę rzeczy, które by na pewno trzeba było dobrze przemyśleć. Jest to taka typowe, znaczy no jest to właśnie nieformalne porozumienie po prostu z wierzycielami, czyli ze wszystkimi firmami, do których musicie oddać pieniądze. Z tym, że jak będziecie się kontaktowali z kimkolwiek, ktokolwiek będzie się tym zajmował, to o tyle jest fajnie, że dana firma czy dana placówka będzie występowała w Waszym imieniu, czyli będzie po prostu Waszym tak jakby pośrednikiem, przedstawicielem. Kolejny element w DMP, no to macie sytuację, że pośrednicy zajmują się rozmową z wierzycielami, więc Wy nie musicie wykonywać żadnych jakichś pertraktacji. Starają się obniżać bądź nawet zamrażać jakiekolwiek odsetki. Także tu jest też kolejny element. Bardzo dużo tego całego, powiedzmy, niepotrzebnego ładunku stresowego jest zabrane z Was. To jest też o tyle fajne, że Wy tylko czekacie na informacje i potwierdzacie później na końcu, czy jesteście happy, czy jesteście zadowoleni z tym, żeby ekipa dalej się już tym zajęła, czy nie. Kolejna szansa, kolejne rozwiązanie to jest IVA, czyli Individual Voluntary Arrangement. To jest takie typowe, dobrowolne porozumienie z wierzycielami i to już jest taka umowa prawna, a więc to już tak zobowiązuje, że jak zaczynacie iść w tym kierunku, to obydwie strony są zobowiązane prawnie, co powoduje, że tutaj nie ma jakiegoś kasacji umowy, ewentualnie jakiejś tam akcji typu, że jakiś z jeden z drugim wierzycielami się decydują, o to my jednak tego nie chcemy. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest typowa właśnie umowa, elegancko podpisana, prawnie, wszystko elegancko, wszystko jest dobrze zrobione. Do tego dochodzi element, że dopóki Wy gracie według zasad, no to nie ma czegoś takiego, że jest breach, czyli nie ma złamania kontraktu, złamania umowy i lecicie. Z reguły tam jest okres 5-6 lat, w zależności jakie duże też są długi, bo to też w zależności jest od wysokości długów. I na końcu, kiedy to spłacacie, mija wasz ten okres 5-6 lat, to w tym momencie reszta, co zostaje, no to jest typowo zrobiona kasacja długów. Oznacza to, że reszta idzie do śmietnika. IVA jest typową po prostu taką alternatywą dla bankructwa. Jak nie chcecie zaliczyć bankructwa, to robicie IVA. Co jest tutaj fajne, bo jak wylądujecie powiedzmy na tym wpisie, w tym rejestrze przez te 6 lat, to w momencie, kiedy zaczynacie tak naprawdę pierwszą ratę i macie na przykład okres na 6 lat, to przy rozpoczęciu pierwszej raty już Wam się zaczyna liczone to w momencie, że jesteście na rejestrze, po 6 latach ten rejestr jest wyczyszczony, także kompletnie nie ma śladu, że cokolwiek było robione. Znaczy tam będzie wpisane, że coś tam jakaś sytuacja kiedyś miała, ale dla przyszłych wierzycieli, jakbyście pożyczali na nowo jakiekolwiek pieniądze, tam nie będzie nic widniało, że jesteście tak zwane bad apple, że jesteście złe jabłko i lepiej Was nie brać i nie dawać Wam żadnych pieniędzy. Tu też jest zrobione fajnie, że przy IVA macie sytuację taką, że odsetki są zatrzymane automatycznie, nie ma naliczania odsetek.
Jest wpis w rejestrze, jest wpis do sądu, więc jest nakaz sądowy, że wierzyciele nie mogą was atakować ani męczyć was w jakimkolwiek stopniu, że jakiekolwiek pieniądze tam wisicie. Oczywiście oni tam będą sobie kombinowali, jakieś listy wysyłali, jakieś kombinacje robili, ale nie mogą zacząć żadnych jakichś tam, powiedzmy, postępowań windykacyjnych, bo to wszystko jest zatrzymane, no bo podpisali umowę i się zgodzili. Jeżeli jest przykładowo kilka miejsc, w których, że tak powiem, kolokwialnie wisicie pieniądze, no to wtedy jest robiony tam, powiedzmy, już po zliczeniu wszystkiego, na co was stać, po rozmowie z prawnikiem, po rozmowie tam, którą oni będą przeprowadzali, robili swój taki meeting, jakieś spotkanie, to w tym momencie 75% musi wyrazić zgodę na IVA i 25%, które się opiera i nie chce tego zrobić, automatycznie zostaje wrzucone do wora ze wszystkimi, bo 3/4 musi powiedzieć tak, żeby przegłosować tą resztę, która mówi, że nie chce. Więc to też jest ważne. Czasami może być sytuacja, że na przykład pierwsze spotkanie jest negatywne, się nie udaje, stwierdzą, że nie chcą. No i później dochodzi do sytuacji, że parę tygodni później powtórzony jest meeting na nowo. No bo teraz tak, jeżeli się umawiamy na spłatę i spłacają tyle, ile potrafią, a ty teraz weźmiesz i powiesz, że nie, no to teraz jakie są szanse, że wyciągniesz jakiekolwiek pieniądze, skoro poszliśmy na jakąś umowę i ugadajmy się, że przez ten okres 5 czy 6 lat spłacę tyle, co umiem. No to chyba to jest lepsze. Co jest lepsze? Pożyczyć 1000 i teraz nie wiadomo, czy go odzyskam, czy nie? Czy pożyczyć 1000 i, powiedzmy, odzyskać 700 czy 500? To lepsze coś takiego, aniżeli nic. No ale to tylko moje osobiste zdanie. No i tutaj jest podobnie jak przy konsolidacyjnym, wychodzi jedna miesięczna rata. Jedna rzecz też, o której właśnie nie wspomniałem wcześniej, to jest to, że musicie wziąć pod uwagę, że tutaj jakiekolwiek koszta przy większości rozwiązań to są koszta wliczone już w raty. A więc nie musicie za bardzo się starać i kombinować pieniędzy, żeby rozpoczynać cały proces, jeżeli tam w jakikolwiek, bo tam wszystko i tak będziecie mieli podane później w dalszej fazie na zasadzie, ile by was to kosztowało, tylko tu jest o tyle fajnie, że koszty operacyjne będą wliczone w raty, więc fizycznie nie musicie nic wykładać na początku, czy to nawet ma sens, bo jeżeli jestem w długach i nie mam pieniędzy, żeby spłacać długi, to skąd ja teraz mam wziąć pieniądze na to, żeby jeszcze jakieś opłaty manipulacyjne pokrywać. Także ta opcja jest dosyć fajna, sprytna i bardzo mądra, bym powiedział. Kolejny numer to jest Debt Relief Order, DRO. Jest to taka typowa kasacja długów. Jeżeli macie sytuację, że ledwo potraficie tam wyskrobać po opłacie wszystkich waszych tam najpotrzebniejszych rzeczy w życiu, czyli wiadomo, miejsca do spania, do bycia, do mieszkania, jedzenia, rachunków, kosztów tam, jakie musicie po prostu ponieść, bo nie ma innego wyjścia, żeby utrzymać normalny poziom życia i wam zostaje tam, powiedzmy, około, teraz będę strzelał, no jest to tam kwota po około 75 czy 80 funtów w zależności, to już tam się dokładnie jesteście w stanie dowiedzieć, bo wiadomo, dane, które ja podaję teraz, one mogą się zmienić za miesiąc, za pół roku, za rok, więc z tym różnie bywa, w zależności jak się zmienia, powiedzmy, ustawa, czy są jakieś nowelizacje do ustawy, o których na przykład ja w tym momencie nie będę wiedział, no to rzecz polega na tym, że jak wam zostaje dosyć mała kwota pieniędzy po opłaceniu wszystkiego, to możecie być wrzuceni na 12-miesięczny okres, czyli po roku czasu sprawa będzie na nowo rozpatrzona, jeżeli się okazuje, że dalej jesteście na etapie bardzo niskiej bądź małej kwoty, która wam zostaje w kieszeni, może nastąpić automatyczna i pełna kasacja długów, czyli tego, co nie potraficie oddać, spłacić, to zostanie po prostu wymazane. A z bankructwem to każdy wie, jak bankructwo wygląda. Wiadomo, jest jakaś tam kwota pieniędzy do zapłacenia. Na dzień dzisiejszy, teraz jak to mówię, to jest 680 funtów. Musicie taką opłatę wnieść. Jest szansa rozbicia tej kwoty na raty. Także to nie jest tak, że muszę mieć 680 funtów, żeby tego dokonać. Z drugiej strony, w momencie opłacenia i rozpoczęcia tej całej strukturalnej akcji robienia tego bankructwa, czyli po prostu tak zwanego zielonego światła, że możemy z tym jechać,
Jest tam jeszcze parę innych rzeczy, o których też trzeba pamiętać. No, prawdopodobnie jest bardzo wysokie, znaczy na pewno jest wysokie prawdopodobieństwo, że jeżeli jakiś majątek posiadacie albo jakieś oszczędności, to to wszystko może pójść w kierunku spłacania tych różnych długów, które macie zaciągnięte. Wpis do rejestru też istnieje. To polega na tym, że ktokolwiek może wejść po prostu na stronę rządową i wpisać wasze imię i nazwisko pełne i automatycznie wyskakuje, na jakim etapie zadłużenia jesteście. Z drugiej strony, jeżeli by była sytuacja, bo jest taka opcja, jeżeli byłaby sytuacja, że na przykład obawiacie się o wasze zdrowie albo o was samych, bo na przykład, nie wiem, macie pieniądze od kogoś napożyczane, kto może w jakiś sposób starać się, nie wiem, was skrzywdzić albo stosować jakieś elementy upokorzenia czy czegokolwiek, to możecie wystąpić o wniosek, żeby wasze dane nie były wypisane w rejestrze, bo to jest wypisane dane są w rejestrze, to działa na tej zasadzie, że jesteście zaznaczeni jako no, źli pożyczacze i z drugiej strony jest też dokładny podany wasz adres. Także jest imię i nazwisko z pełnym adresem, gdzie mieszkacie. I można złożyć wniosek o, jeżeli się boicie o wasze zdrowie, czy o wasze po prostu tak zwane well-being i całe wasze dobre, zdrowe bycie, bo obawiacie się tego, że ktoś może wjechać i zrobić wam krzywdę, albo was śledzić, albo no cokolwiek, no już teraz tam nie będę wymyślał, to w tym momencie składacie taki wniosek. Tylko ten wniosek, jak się nie mylę, to trzeba dokładnie też sprawdzić, ale jak się nie mylę, to taki wniosek trzeba złożyć jeszcze zanim złożycie papiery na całe bankructwo. No bo wiadomo, jak złożycie już papiery, no to machina rusza, więc zanim ta cała machina ruszy, to musicie dopełnić takiego elementu. No i tu jest tak samo, czyli jest na końcu tego okresu, jak bankructwo się kończy, no to jest kasacja reszty długów, to jest normalne. Podczas bankructwa no, macie też zamrożenie odsetek, bo to już nie nabija się dalej. No i teraz dla kogoś, kto prowadzi na przykład firmę albo chce być CEO, czyli tam szefem, kierownikiem w tak zwanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli limited, to automatycznie, jeżeli jesteś na bankructwie, nie możesz prowadzić takiego stanowiska. Także nie ma szans. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście was sprawdzenie was, oszacowanie waszego majątku, czy macie jakieś rzeczy wartościowe, które by można było ewentualnie sprzedać, to by można było spieniężyć, żeby to poszło na poczet długów, czyli ewentualnie jakby coś szło sprzedać i odliczyć, to wtedy tych długów będzie mniej, no bo wiadomo, ta kwota będzie po prostu ta kwota będzie odjęta. Rodzaje też zadłużenia są różne, bo w niektórych, powiedzmy, przykładach, które podałem, niektóre rzeczy mogą być brane pod uwagę, drugie nie. O czym mówię? Mówię na przykład o tym, że na przykład jak będziecie mieli jakieś nakazy sądowe, to nie w każdym miejscu można to załatwić. Czy na przykład alimenty, czy ktoś ma jakieś mandaty różne. Są długi, które można odpisać, ale są też długi, które trzeba spłacić co do joty. Także ewentualnie wtedy można się posiłkować o jakieś odroczenia albo spłaty czegoś na raty czy cokolwiek. To jest też jedna z takich bardzo ważnych rzeczy, które naprawdę bym brał pod uwagę. Dla osób, które mają możliwości lepsze z angielskim językiem, no to na pewno możecie się przejść też, jeżeli nie chcecie zaczynać bezpośrednio z jakąkolwiek firmą, to możecie też przejść się do Citizen Advice Bureau. To jest placówka, która jest dla obywateli. Nie musicie być Anglikami, mieć paszport angielski, żeby tam sprawę załatwić, bo to jest traktowane. Obywatel to jest osoba, która, znaczy obywatel, no powiedzmy jesteście rezydentem, jesteście osobą, która tutaj ma prawo stałego pobytu, a więc w tych 85% macie, czy nawet w 90% macie dostęp do wszystkich tych usług, które są, wiadomo, świadczone ludziom normalnie mieszkającym, chodzicie do pracy, płacicie podatki, no to tym bardziej wam się należy, tak? Państwo powinno być też dla was. Ta informacja jest głównie dla ludzi mieszkających w Anglii, ale pamiętajcie, że nawet jeżeli mieszkacie w Szkocji, w Walii, czy tam powiedzmy w Irlandii, to przy wpisaniu gdziekolwiek w wyszukiwarkę Google, jak tam wpiszecie długi czy debt, obsługa w języku polskim, to na pewno będziecie w stanie znaleźć jakieś rozwiązania, bo jesteśmy w Unii na tyle długo, że na tyle zdążyliśmy się już osiedlić, że i te wszystkie biznesy i te wszystkie usługi też się porozwijały trochę dalej, więc jest dosyć szeroki wachlarz. Ja oczywiście to, co wam podam, to są tylko takie miejsca wstępnie, które mniej więcej znalazłem, ale tak jak mówię, wyszukiwarka, wskakujecie, wpisujecie obsługa po polsku i zawsze wam coś wyskoczy.
Step Change, to już wspominałem wcześniej, National Deadline, UK czy Credit Fix. To są właśnie te miejsca, w które możecie uderzyć, jak jesteście na tyle dobrze z angielskim. Pamiętajcie o tym, że jak prowadzicie z nimi jakiekolwiek rozmowy, to nie jest na zasadzie, że to są jak prawnicy, że was będą tam liczyli jakieś pieniądze za te całe rozmowy telefoniczne, co z nimi wykonujecie, bo tak naprawdę oni liczą na to, że do samego końca prawdopodobnie z nimi zostaniecie, będziecie ich klientami, więc automatycznie macie sytuację, że po prostu nie będzie ściągany żaden pieniądz z tego tytułu. To jest tak samo, jak pójdziecie do Citizen Advice Bureau. Jest to samo, nikt od was żadnych pieniędzy nie będzie brał z tego tytułu, że Citizen po prostu traktuje rzeczy jako w wolontariacie. No te firmy nie są w wolontariacie, ale w momencie, kiedy podpiszecie z nimi kontrakt, no to automatycznie wasze opłaty będą wrzucane w raty, a jeżeli nie dojdzie do porozumienia, no to jest tylko, jak to mówi się, by na do widzenia, uścisk ręki, bye bye przez telefon, no i tyle, nie? Dla osób, które nie są anglojęzyczne, ja sobie tak spojrzę tylko na karteczkę, żebym nie pokręcił, a i tak wezmę, napiszę fajnie na górze, to jest Open Finance, Peace of Mind Group i oddłużanieuk.com, ale to napiszę, bo to akurat nie ma tam EO, czyli jest oddłużanie bez naszych polskich liter. Także tam możecie uderzyć, jeżeli macie problem z angielskim. Tam jest obsługa po polsku, czyli od prawda, pierwszego momentu, jak się tam zgłosicie i będziecie sobie elegancko zacząć rozmawiać o tych waszych sprawach, to tam po prostu zostaniecie potraktowani od pierwszej minuty do ostatniej w języku polskim, co akurat dużo ułatwi, bo teraz wyobraźcie sobie, jeżeli na przykład nie szprechamy do końca no speaking English that good i później jest sytuacja, że no to są w większości przypadków jakieś tam umowy prawne, tak? No to ostatnią rzeczą, jaką byście chcieli, to podpisać jakiś papier, w którym potem się okaże, że kurczę, no nie to chciałem powiedzieć i źle to powiedziałem. Także na to bym też zwrócił uwagę. A jak nie jesteście pewni, to tak jak mówię, no macie gdzieś tam jakieś nazwy, wejdźcie sobie na strony internetowe, poczytajcie sobie wstępnie, co tam jest popisane na spokojnie, bo to nie jest tak, że już musicie gdzieś dzwonić, już musicie coś robić, załatwiać. Rozejrzyjcie się na spokojnie, zróbcie sobie ten tak zwany recon, ten research, to na spokojnie to sprawdzenie, czy ewentualnie będziecie zaczynać jakieś pertraktacje, rozmowy i wtedy będziecie decydowali, co dalej. No i teraz w jakimkolwiek byście nie byli schemacie, którykolwiek byście schemat nie robili, no to całość zaczyna się zawsze w ten sam sposób. Najpierw kontaktujemy się z kimkolwiek, jest ten kontakt, później oni, dane osoby, przyglądają się waszym, wiadomo, najpierw zaczynamy od długów, ile tam tych długów jest, mają wgląd te firmy, bo to zajmują się tym, więc automatycznie mają wgląd w te całe credit score, żeby widzieć ten wasz wynik, na te pożyczanie i w tym momencie tą zdolność kredytową, więc mają tam, wasze nazwisko będzie wypisane kto, co i jak, jeżeli nie macie wszystkiego, bo tam jeszcze parę pytań będzie zadanych, czy tu jesteście dla pełnego sprawdzenia. Później będzie policzone wasze dochody, czyli ile przynosicie do domu, ile wydajecie. Później to wszystko będzie powrzucane, powiedzmy, w jakieś tam tabelki. Będziecie mieli jakieś tam papierki do powypełniania, że trzeba wpisać, ile wydaje na jedzenie, ile na to, na tamto. To wszystko jest potem zliczane do kupy. To jest po prostu jak wykreowanie takiego typowego budżetu domowego. Jednym słowem, na co wydajecie pieniądze, na co te pieniądze idą. To później idzie tam przez ten cały bęben, oni to przemielą, sprawdzą, popatrzą, ponotują, poodejmują, pododają i wtedy wystawiają wam daną kwotę, która byłaby ewentualnie miesięczną ratą do spłaty na dany okres, na który tam będziecie mieli sobie, powiedzmy, ustawiony. I co najważniejsze jest to w większości przypadków opłaty manipulacyjne, czyli to, na czym oni zarabiają, to te pieniądze już będą liczone w raty. Więc to jest świetne właśnie, że przy IVA przykładowo nie ponosicie żadnego kosztu. Kompletnie nie ma żadnego kosztu, bo wszystko jest wrzucone po prostu w miesięczne opłaty. I to w takie miesięczne opłaty, na które was powinno być stać. Więc to jest też najważniejsze. No i cały proces, tak jak już mówiłem wcześniej, nie? Rozkładacie informacje na temat tego, co ewentualnie musicie oddać i gdzie. Wiadomo, tam jakiś ten budżet będzie stworzony, czyli jakiś tam wstępny wydatek.
ile wydajecie, ile macie. Najważniejsza rzecz też jest właśnie, żebyście pamiętali o tym, że jak wy tam dzwonicie, to czy z kimkolwiek rozmawiacie, to ci ludzie nie są tam po to, żeby was oceniać, dlaczego żeście wylądowali w danej sytuacji, bo to nie o to w tym chodzi. Tutaj chodzi o to, że oni są tam po to, żeby wam pomóc. Dobra, ja rozumiem, że oni za to wezmą tam jakieś pieniądze czy to, i tak dalej, ale musimy się zastanowić teraz nad jedną rzeczą. Wyobraź sobie teraz, drugi widzu, masz 50 tysięcy długu. Ile czasu ci zajmie, żeby to oddać samemu? A nie jest łatwiej zgłosić się gdzieś ewentualnie. Oczywiście ja teraz nie oceniam, nie, tylko sobie rozmawiamy. Takie, nie wiem, jak ktoś sobie obejrzy dzisiaj to i położy się wieczorem spać i przemyśli sprawę. A nie lepiej by było, gdybym miał jedną ratę raz w miesiącu i taką ratę, na którą naprawdę mnie stać i nie muszę się teraz przejmować, czy ja dzieciakom muszę kupić buty, czy ja mam zapłacić jakąś ratę. Czy cały ten taki spokój psychiczny, że kładę tą głowę na poduszkę i nie muszę się niczym martwić, bo wiem, że wszystko jest tip-top i powiedzmy tam po jakimś okresie reszta by ewentualnie byłaby wykasowana. No halo. No myślę, że to jest gra warta świeczki. Bo tak w sumie zastanawiając się, ten cały spokój psychiczny to chyba jest to, czego szukamy najbardziej. Jeżeli popełniłeś jakieś błędy wcześniej, coś się stało, czy z nie twojej winy coś się porobiło, nie, czuj się winny, po prostu. Pomyśl sobie, dzisiaj to załatwiam, dzisiaj się za to biorę i zaczynam nowe życie, tak? Jeżeli w przeciągu 5-6 lat tam spłacę wszystko i zacznę na nowe życie, a wyobraź sobie teraz, będziesz chodził do dodatkowej roboty, czy chodziła, tyrał, robił nadgodziny, kombinował, czas, siwy włos, potem będzie wyglądał, o, będzie wyglądał jak dziany robol, bez włosów, komu to jest potrzebne, prawda? Także jest coś, nad czym można by było naprawdę się zastanowić. Kolejny element to raz w roku będzie robiony taki review, w zależności tam, ile tam lat macie, czyli taki po roku czasu przyjdzie rocznica płatności i w tym momencie na nowo będziecie musieli podać tam ewentualnie 3 ostatnie payslipy, jakieś P60, czyli wiadomo z całego roku tam całe te wasze zarobki. Na podstawie tego będą porównywali przez cały rok, czy wam się zmieniło coś, czy nie. Obniżać rat raczej wątpię, żeby taka sytuacja wystąpiła, a może być sytuacja typu, że coś może pójść lekko do góry, chociaż to też nie będzie na jakichś szalonych pieniądzach, no bo wiadomo, że musicie mieć pieniądze na życie. Albo na przykład będzie taka sytuacja, że jak nie wiem, ktoś pracuje w szpitalu i mu się za bardzo wypłata nie zmienia, a koszta do góry w życiu, prawda, się zwiększają, no to może być sytuacja, że na przykład czy w jakiejś innej pracy, no to może być sytuacja, że po prostu wasza rata na kolejny rok zostanie taka sama i nie zostanie nic podniesiona. Także jest to na pewno jakieś małe zwycięstwo. A z drugiej strony w momencie, kiedy będziecie już gotowi, będziecie już mieli wszystkie wasze informacje, co potrzebujecie, gdzie macie uderzyć, to śmiało przekazujcie informacje dalej, czy to o kanale, czy o tych informacjach, które się tu dowiecie, żeby pomóc innym ludziom, bo na pewno jest rzesza ludzi, która na pewno by skorzystała z tej pomocy, a więc z tym, akurat na tym się będziemy skupiali jak najbardziej, żeby dla jak największej rzeszy ludzi po prostu pomóc, żeby nie musiały się z tym same, że tak powiem, męczyć i zastanawiać co dalej i nie martwić się tym, że za chwilę ktoś za przeproszeniem wjedzie z buta do domu i będzie tutaj się zajmował windykacją, bo takie rzeczy można i nawet trzeba zatrzymać. No mam nadzieję, że jakakolwiek, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, bo tak jak mówiłem, cały odcinek jest bardzo ważny. No i co ja mogę? Co ja mogę? No ja mogę wam życzyć na końcu tego, żeby te wszystkie sprawy wasze się poukładały tak jak trzeba, żebyście byli bez długów, żebyście szli po prostu w kierunku tego światełka, tej wolności finansowej, która jest najważniejsza. Ja wam życzę najlepszego i zachęcam po prostu do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, aby ten kanał mógł się rozwijać dalej i po prostu wam służyć, tak? A ja w kolejnym odcinku będę uderzał w jakiś kolejny element, który można by byłoby się przypatrzeć i sprawdzić, czy te rzeczy faktycznie wyglądają tak, jak są opowiadane wokoło. Także do następnego. Cześć.